I'll be right out. Sekcja ekranizacji komiksów w Kazimierzu to no, takie poszerzanie spektrum festiwalu, bo zwykle pokazuje się na festiwalach rzeczy dziwne, niestereotypowe, niepopularne, niepopowe, a czasami to się jakoś łączy i w ekranizacjach komiksów szukamy rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie wydają się takie oczywiste, no a pokazują skąd te związki komiksu i filmu, które dzisiaj tak silnie widać w multiplexach, się biorą. Nowe, świeże ekranizacje komiksu tak naprawdę to jest kino albo wysokobudżetowe, a nawet jeśli nie tak wysokobudżetowe, to przede wszystkim popularne. Czyli ciężko jest zdobyć coś świeżego na festiwal, bo dystrybutorzy wychodzą z założenia i producenci, że to jest film, który i tak trafią do kin, tak w dużych ilościach. No ale udało się z Miyoko i będziemy szukali raczej właśnie gdzieś po brzegach i po, może niekoniecznie wśród takich najświeższych nowości, ale po filmach, które gdzieś ktoś przegapił, albo nikt ich nie zna z takiego właśnie kontekstu, tak chociażby jak Old Boya, którego w kontekście tego, że jest to ekranizacja mangi, mało kto kojarzy. Ja w ogóle z tą odrębnością we współczesnej kinie czy we współczesnej popkulturze bym nie przesadzał. No, komiks to jest medium, kino to jest medium. Z połączenia tych dwóch medium może wyjść wszystko, bo wśród ekranizacji komiksów są zarówno komedie, jak i filmy sensacyjne, jak i te wszystkie superbohaterskie, fantastyczne pierdółki, jak i romanse. No wszystko tu może być, więc wyodrębnianie jakiejś kategorii filmów komiksowych nie ma sensu. Pokazywanie ich na imprezach z tej perspektywy, że i to, i to, i to ma coś wspólnego z komiksami, ma jakiś większy sens, ale nie da się tych filmów w żaden sposób, poza tym, że są ekranizacjami komiksu, zebrać w jedno miejsce, przyporządkować im jakąś główną cechę. Są filmy, które bardziej ekranizują komiks od strony formy, są te, które od strony treści, są te, które żerują na tym, że superbohaterowie są popularni, więc bawią się superbohaterami, ale to tylko i wyłącznie kwestia no, źródła. Tak jakby stwierdzić, że zróbmy gatunek filmu na podstawie książek. Hollywood jest od zarabiania pieniędzy. Oni nie są od doceniania, to jest biznes, show business. No z tym większą i popularniejszą dla nich grupą docelową są 12-latkowie z wielkimi wiaderkami popcornu niż dorośli widzowie. Dlatego większość filmów stara się, walczy o to, żeby dostać niższą kategorię wiekową, więc nie pójdzie w brutalizm, nie pójdzie w seks, bo wtedy ogranicza się widza. Czasami od czasu do czasu pojawia się jakiś film właśnie, który pokazuje wszystko, co może, bo stwierdzili, że a spróbujmy, czy 300, czy Mroczny Rycerz, ale nie od tego jest Hollywood, żeby cokolwiek doceniać. Hollywood to jest wielka instytucja, która na szczęście, w przeciwieństwie nie wiem, do polskiej kinematografii, jest na tyle wielka, że znaleźć tam można wszystko i wszystko wcześniej czy później się pojawia, bo jeśli czegoś brakuje, na przykład filmów dla dorosłych, tych, którzy chcą superbohaterów na poważnie, no to w pewnym momencie wytwarza się takie ssanie, że taki film powstaje. Już. Some days you just can't get rid of a bomb.